Witamy w Dębnowskim Ośrodku Kultury, niektórych po raz pierwszy, a niektórych po raz któryś. Organizujemy w Dębnie eliminację po raz 23. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni i robimy to z Michałem, z wielką ochotą, gdyż, drodzy Państwo, po prostu Wy jesteście wyjątkowi i cała ta atmosfera dzięki Państwu jest przemiła. I wielkie brawa dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich uczestników, dla rodziców i instruktorów, bo ta impreza jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Wam i nam. Będzin przesyła pozdrowienia. Oni są bardzo dumni z naszego regionu i z naszych eliminacji. Pochwalimy Wam się, że jest to jeden z większych okręgów, gdzie to organizujemy. Więc jeszcze raz dziękuję. Słuchajcie, jakoś tym razem byliśmy zgodni. Bardzo nawet. I tak jakoś nam poszło sprytnie. Mamy nadzieję taką, bo bywało, że dłużej się naradzaliśmy. I proszę Państwa, powiemy tak. Poziom niezwykle wysoki, bardzo dobry i naprawdę znowu, drogie dzieci, żebyście wiedziały, że było świetnie. Ale decydowały dosłownie te, wiecie, te małe pomyłki, te intonacje. Także tutaj musieliśmy wszystko brać pod uwagę. I już oddaję głos przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Kochani, my się nie będziemy tutaj bardzo rozgadywać, dlatego że wieloletnia już organizacja tych przesłuchań w Dębnie pokazuje, że przyjeżdżają tutaj bardzo dobrzy i najlepsi. A jak za chwilę zobaczymy, są wśród Was też najlepsi z najlepszych, a już o tych super najlepszych dowiemy się późnym wieczorem. Moi drodzy, tak jak powiedziała Pani Asia, byliśmy bardzo zgodni, to prawda, i jedynie ten czas, który potrzebowaliśmy, to na to, żeby wypisać po prostu dyplomy, bo one są wypisywane ręcznie. Przy tylu tych dyplomach za wyróżnienia, miejsca, troszeczkę to trwało. Zatem, moi drodzy, przechodzimy do wyników. To może ja wiem, czy to... Tak jest, a zaczniemy od wyróżnień. Zaczniemy od wyróżnień i zapraszamy Oliwię Kwaśniewską. Dziękujemy. Zapraszamy Weronikę Wieczorek. Zapraszamy Lenę Bejuk. Na tak dużym festiwalu wyróżnienie to już bardzo dużo, uwierzcie mi. Zapraszamy Kalinę Pieruk. Wyróżnienie dla Hanny Malanowskiej. Zapraszamy Nelę Kobus. Wyróżnienie dla Idalii Pawłowskiej. Nieraz jeden utwór był wybitny, drugi troszkę słabszy i naprawdę to były te niuanse. Idalia, proszę, dla Karola, dla Filipa Trockiego. Zapraszamy Lenę Warunek. Gratulujemy. Zapraszamy Kingę Mielczarek. Zapraszamy po odbiór wyróżnienia Faustynę Wiśniewską. Wyróżnienie wędruje do Amelii Kożuszek. Wyróżnienie wędruje do Zuzanny Kowalik-Jareckiej. Ostatnie, nie, jeszcze mam wyróżnienia dwa. Dla Martyny Woźny. Wyróżnienie, dyplom wyróżnienia dla Dawida Mazurkiewicza. Jeszcze powtórzę, czy jest z nami Neli Kobus? Nela. Nela Kobus?
pojechała. Może ktoś zna, to by zabrał ten właśnie piękny dyplom wyróżnienia. I teraz, i jeszcze Dawida nie mamy. Może ktoś z Państwa zna i może przekazać Dawidowi Mazurkiewiczowi? To byłoby bardzo miłe. Nie, to po prostu prześlemy. Dodam jeszcze jedno. Gratuluję pewnie rodzicom pięknej estetyki na scenie, dlatego że wszystkie osoby, które występowały, wszystkie zespoły po prostu są przepięknie przygotowane, ubrane i to jest taki też szacunek właśnie do tego pięknego festiwalu. Tak, brawa, bo naprawdę cudnie wyglądaliście. Nagrody są ręcznie, jak zwykle, robione u nas w naszej pracowni przez panią Bogusławę Sługocką, naszą wybitną rękodzielniczkę, także mam nadzieję, że też będą dla was piękną nagrodą. I już, drodzy Państwo, ta każda jedna rzecz jest własnoręcznie robiona, każda jest inna. No i cóż, fanfary, i miejsce palebne trzecie. Alicja Janik. Zostań z nami. Gratulujemy, Alu, chodź tutaj koło choineczki, stań sobie. Ex aequo, miejsce trzecie dla Marii Łuczak. I nie mogli, jest... Zostań z nami, chodź kochanie, bo będzie zdjęcie. Zostań z nami. I nie mo... Marysinia, zaproszę bardzo. I nie mogliśmy się powstrzymać, miejsce trzecie również dla Hanny Kujawy. Trzecie Pola Janik. Właśnie z tego wynika ten wysoki poziom, proszę Państwa, i tutaj naprawdę chcieliśmy wyróżnić te właśnie śliczne istotki. Miejsce drugie w tym wielkim festiwalu dla Mai Dubaj. Miejsce drugie dla Aleksandry Błęckiej z Chojny. Tutaj mamy Olę. Ola pędzi, gdzie Olenka jest? O, tu już ją widziałam. Gratulujemy. I jeszcze jedno miejsce drugie dla Zuzanny Harendzy. Docenialiśmy różnorodność, taką właśnie prostotę w dźwięku, a nieraz właśnie taki jest spektakularność, więc różne rzeczy braliśmy pod uwagę. No i proszę Państwa, dwa mamy pierwsze miejsca, bo nie mogliśmy się zdecydować, więc uznaliśmy, że skoro tak debatujemy, to przyznajemy miejsce pierwsze dla Sofii Jelonkiewicz. Proszę pogratulować, przekazać. Szkoda, że Sofii nie ma, bo ona do nas przyjeżdża od takiej malutkiej dziewczynki, ale już wjechała. I z ogromną przyjemnością, bo jest to dębnianka, a jury tego nie wiedziało, prawda? Miejsce pierwsze wędruje do Joanny Wojciechowskiej! Słuchajcie, stańcie tutaj z nami. Zapraszamy was tutaj do zdjęcia pamiątkowego. Chodźcie bliżej sztuki tutaj, chodźcie. Panie przewodniczący, panie Michale, zapraszamy. Chodźcie. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że tutaj całą organizacją nad wszystkim czuwa Michał Cholewiński i to on jest sercem, duszą i umysłem tego festiwalu. A tuszą świadczy o tym, jak bardzo kocha ten festiwal. Jesteś? Chodź. I duety za chwileczkę odczyta moja koleżanka Ewa.
To zapraszam dwie osoby z Music Kids, Misie i Kamila. Wielkie brawa. Nie byłabym sobą, gdyby nie dodała czegoś, słuchajcie. I to nie jest tak, że byliście tylko jako jedyni w duetach. My po prostu zdecydowaliśmy, że zasłużyliście na to pierwsze miejsce. Nie na wyróżnienie, nie na trzecie, nie na drugie, tylko właśnie na pierwsze. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Świetnie, gratulujemy. Kolejne pierwsze miejsce jest dla zespołu, duetu, przepraszam. Trio, o, jeszcze lepiej. Tercet. I tu mam problem. Kubeś. Zapraszamy. Wspaniałe trzy dziewczyny. Chodźcie. I dziewczyny, chciałam też dodać od siebie. Nie dosyć, że świetnie to zaśpiewałyście. I to samo powiem, co w duecie. Że zasłużyłyście na pierwsze miejsce, prawda? Kto słyszał, to wie, że... Ale jeszcze jaki układ choreograficzny! Słuchajcie, to przejście z pierwszego, drugie, trzecie, rewelacja. Także świetnie się zaprezentowałyście, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. W tej kategorii, słuchajcie, drodzy Państwo, są wyróżnienia. Także zapraszam bardzo serdecznie Szkołę Liturgiczną Dzieci Fatimskie. To są zespoły, przepraszam. Z parafii Świętej Matki Bożej Fatimskiej w Dębie. Mogą iść wszystkie dzieci. Pewnie, że tak. Będzie nas więcej. Tak, bo na scenę, faktycznie, mogą być. Kolejne wyróżnienie. Czyli wyróżnienie na scenę. Tak? Tak. Kolejne wyróżnienie dla śpiewających nutek z zespołu szkół w Boleszkowicach. Zapraszam. Chodźcie, nie wstydźcie się. Wiemy, że nas jest trochę więcej. A po kolei. Chodźcie na scenę. Chodźcie na scenę, będzie pan i zaczynamy od miejsca. Trzecie miejsce, moi drodzy Państwo, dla Szyk Mini. Zapraszamy z Biblioteki Centrum Kultury w Krzyńsku-Zdroju. Gratulujemy. Tak. A dziewczyny będziecie miały schodzić. Drugie miejsce dla Szkolnego Zespołu Wokalnego Demolka ze Szkoły Podstawowej w Lipianach. Zapraszamy. I moi drodzy Państwo, za zajęcie pierwszego miejsca dla zespołu Szyk z Biblioteki Centrum Kultury w Krzyńsku-Zdroju. Powiedzcie za trzecimi. Dziewczynkami wejdźcie nawet. Zapraszamy do zdjęcia.
Jeszcze raz gratulujemy i życzę.